Watykan to zdecydowanie jedno z najbardziej rozbudzających wyobraźnie państw. To jedno z najmniejszych państw świata, a jednak równocześnie siedziba najwyższych władz największej na świecie chrześcijańskiej wspólnoty wyznaniowej, czyli katolicyzmu. Watykan to tajemnicze miejsce, bo choć to państwo bardzo katolickie, to można odnaleźć w nim ogrom elementów z różnych religii. I na przykład na placu Świętego Piotra w Watykanie stoi obelisk, czyli symbol egipskich bogów. Do budowy Watykanu użyto wielu elementów z innych wierzeń, a nawet świątyni innych bogów. Użyto na przykład fragmentów pogańskiej świątyni do budowy ołtarza w Bazylice Świętego Piotra. Warto też wspomnieć o jednym z nowych wydarzeń, gdzie papież Franciszek przed ołtarzem w Bazylice Świętego Piotra umieścił figurę inkaskiej bogini ziemi Pachamamy, którą symbolizuje smog. To jednak nie wszystko, bo wystarczy wspomnieć o ostatniej aferze z szopką bożonarodzeniową w Watykanie, odwołującą się do pozaziemskich cywilizacji. Niemniej kontrowersyjnie jest salą konferencyjną w Watykanie, gdzie wiele osób zauważa postać węża. No właśnie, Watykan ma wiele wspólnego z pogańskimi wierzeniami, okultyzmem, mistycyzmem i kto wie, może demonami. Od dawna wiele osób uważa, że Antychryst będzie papieżem, bowiem to świetny sposób, by zmienić religię Boga w religię diabła, a przecież o to najbardziej chodzi demonom. Wszystko to ma związek z tajemnicą mrocznej istoty opisanej w Biblii w Księdze Apokalipsy. Wiele osób uważa, że to stworzenie jest w Watykanie. Biblia opisuje tą istotę tak. Już sam jego widok straszy, kto się ośmieli go wybudzić, któż mu wystąpi naprzeciw, kto się odważy, by go dotknąć bezkarnie, nikt zgoła pod całym niebem. Głosu jego nie zdołam przemilczeć, o sile wiem niezrównana. Czy odchyli kto brzeg pancerza i podejdzie z podwójnym wędzidłem, czy otworzy mu paszczy podwoje? Strasznie jest spojrzeć mu w zęby, grzbiet ma jak płyty utarczy, spojone jakby pieczęcią, mocno ze sobą złączone, powietrze nawet nie przejdzie. Tak jedna przylega do drugiej, że nie można rozluźnić połączeń. Jego kichanie olśniewa światłem, oczy jak powieki zorzy, z ust mu płomienie wylatują, sypią się iskry, dym wydobywa się z jego nozdrzy, jak z kotła pełnego wrzątku, oddechem rozpala węgle, z paszczy tryskają mu płomienie. W szyi się kryje jego potęga, przed nim skacząc biegnie przestrach, części ciała spojone, jakby ulany nieporuszone, serce ma twarde jak skała, jak dolny kamień młyński, gdy wstaje mocniej drżą ze strachu i ludzie tracą przytomność, nie płoszy go moc łuku, kamień z procy jest źdźbłem dla niego źdźbłem maczuga, śmieje się z dzidy lecącej, pod nim są ostre skorupy, ślad jakby wału zostawia na błocie. Głębie wód wzburzy jak kocioł, na wrzątek ją zdoła przemienić, zanim smuga się świeci na wodzie, topiel podobna do siwizny, nie ma mu równego na ziemi, uczyniono go nieustraszonym, każde mocne zwierzę się lęka jego, króla wszystkich stworzeń. Mowa właśnie o Lewiatanie. Według Biblii ukaże się on na chwilę przed końcem świata i zostanie pokonany przez boską moc. Gdzie więc jest Lewiatan? Czy pływa gdzieś w oceanie, a może jest pogrążony we śnie i obudzi się, gdy nadejdzie koniec świata? Czy jest istotą z ziemi, a może stworzeniem pozaziemskim? Tego nie wiadomo, ale wszystko dotyczy 317 roku, kiedy ówczesny papież Sylwester odnalazł Lewiatana, a nawet zamknął go w ówczesnej siedzibie papieża, czyli Lateranie. Gdy papież odszedł z tego świata, pojawiło się tajemnicze proroctwo Sybilii, zakładające, że rok tysięczny będzie okresem, gdy Lewiatan, czyli morski wąż, opuści watykańskie katakumby i zapanuje chaos. 31 grudnia 999 roku bardzo obawiano się, że Lewiatan wyjdzie i zniszczy każdego, kto stanie na jego drodze. W międzyczasie na tronie papieża stanął Sylwester II. Uważano, że papież Sylwester zamknął tajemniczą istotę w watykańskich katakumbach, a teraz papież Sylwester II ją uwolni. Jednak nie stało się nic i Lewiatan się nie pojawił, dlatego urządzono wielką zabawę i tak powstał pierwszy Sylwester. Rosja zaraz ruszy na Polskę. Ta przepowiednia szokuje. Link do nagrania na ten temat w opisie.
Rosja zaraz ruszy na Polskę. Ta przepowiednia szokuje. Link do nagrania na ten temat w opisie.